Euro zadłużenie to było coś, co wcześniej przed opuszczeniem Unii Europejskiej blokowali Brytyjczycy. Jak była dyskusja, kto ma spłacać długi bankrutujących państw strefy euro, jak Grecja. Niemcy chcieli to zeuropeizować, a Brytyjczycy powiedzieli nie. To są wasze reguły w ramach strefy euro, my za to nie będziemy płacić. A w tej chwili Polska płaci za wszystkie inne państwa, które wydają ten fundusz covidowy, który z covidem, jak się okazało, nie ma nic wspólnego. W 2020 roku były przeprowadzone negocjacje, a dwa lata później przychodzi do telewizji pan Bielan z partii rządzącej i nam mówi, potrzebujemy czasu na szczegółowe negocjacje. Jak można dwa lata negocjować zadłużenie, od którego spłaca się odsetki? Spartoliliście to całkowicie, sprzedaliście polską suwerenność, łaszą się wasi politycy w Brukseli do eurokratów, żeby tylko wam darowali, wypłacili pieniążki, żebyście wybory mogli wygrać i w zamian za to wyrzekacie się górnictwa, aut spalinowych, suwerenności w różnych dziedzinach, handlujecie tam wyrokami Trybunału Konstytucyjnego, który opanowaliście, robicie pośmiewisko i klienta z naszego państwa. Wstyd, panie Bielan.